Dobra. Wstęp. Wstęp, cięcie. Wstęp. Słuchaj, ty się nie śmiej, ja też byłem w połowie. Dobra, chłopaki, przywitajcie się ludzie na wystarczy. Moglibyście trochę spoważnić? Pewnie zastanawiacie się, dlaczego znajdujemy się w takim towarzystwie tutaj. Ja jestem producentem, koło mnie siedzi mój dyrektor handlowy. Ja produkuję, on sprzedaje. On sprzedaje. Tak naprawdę też przekazuje istotne informacje od naszych klientów, tak? Bo ty jeździsz po sklepach, ty z nimi rozmawiasz. Bezpośredni kontakt. I te informacje, które otrzymuję od ciebie, są jak gdyby też bardzo istotne i analizowane pod kątem właśnie handlowym. Pod kątem przygotowania ofert na lata kolejne po prostu. Dokładnie. Oferty handlowe na lata kolejne, naszych nowych produktów, naszych nowych serii, naszych nowych konceptów. Firma Adrecarb zawsze kojarzona była z wędkarstwem karpiowym, z takim grubym wędkarstwem karpiowym, polegającym na dostarczaniu produktów w stylu kulki proteinowe, pelety i tak dalej. Pod wpływem zapotrzebowania rynku i tym, że ludzie mają coraz mniej czasu, coraz częściej jeżdżą na jakieś szybkie zasiadki, powstała seria VBG. Nie ukrywam, że inicjatorem tej całej serii był nasz Przemuś, którego serdecznie pozdrawiamy. Coś o nazwie? Tak, nazwa to jest Very Big Grundbite, czyli gruba zanęta, taka natomiast obiegowa nasza. Viciu Big Game. Viciu Big Game, tak, Viciu pozdrawiamy Przemka. No i co, może coś o produktach, Marek, opowiemy. Krótko mówiąc, wszystkie te produkty są dedykowane do metody koszykowej, bardzo popularnej, czy to będzie metod feeder, czy łowienie z koszykiem na tradycyjnym ping-pongiem nawet, tak? To są produkty, które, znaczy co je wyróżnia, tak? Co je wyróżnia? One są w zasadzie na wpół gotowe do użycia. Albo gotowe, albo na wpół gotowe do użycia. W przeciwieństwie do innych produktów, które wymagają już jakiejś lub wiedzy. Łączenia między sobą. Tak, wiedzy ze strony wędkarza. No, często takiego przeciętnego wędkarza, który nie ma tak szerokiej wiedzy, tak, jak to przygotować. I tutaj ma w sumie podane wszystko na tacy, delikatna korekta do wilżenia produktów i w zasadzie zakłada koszyk i możemy łowić. Bezpośrednio można powiedzieć z bagażnika na łowisku do wędki na Absolutnie nic więcej nie trzeba. Cała seria jest tak skomponowana, żeby było tutaj wszystko, absolutnie wszystko co jest potrzebne, żeby wziąć tylko koszyk. Coś z tego, co tutaj sobie wybierzemy, co potrzebujemy, jedziemy na ryby, amen, prawda, jesteśmy gotowi do łowienia. Konkretnie od czego zaczynamy? Od czegoś trzeba zacząć, czyli trzeba najpierw coś zanęcić. Dwa rodzaje zanęty, którą możemy tutaj pokazać. Gotowa mieszanka, już natłuszczona. Ona tak zwany metod compact mix. W skład, w który wchodzi zanęta sypka, ziarna preparowane i mikropelety. Czyli wszystko, co jest potrzebne w zasadzie do skutecznego nacenia. Można dopowiedzieć też, że ona już jest wstępnie naoliwiona, tak, jest ta, naoliwiona i wstępnie dobliżona. W tej formie, w której jest, jeśli ktoś stosuje materiały PVA, może bezpośrednio stosować, zrobić sobie z tego kiełbaski. Od razu gotowa, tak. Jeśli chce stosować to w koszyczku, wystarczy delikatne dobliżenie wodą, ona po chwili zaczyna się mocno kleić i już możemy stosować w koszyku. Czyli sprawa jasna. Czyli mamy do PVA i do koszyka klasycznego i do koszyka metodowego. Druga sprawa, pelet. Wcześniej sprzedawaliśmy go w formie suchej, od 2018 roku zupełna nowość, nasączony, gotowy do użycia. Ta forma pozwala na... Ja może pokażę. On się już do siebie klei. Gdybyśmy chcieli rzucać na większe dystanse, musielibyśmy dodać minimalną ilość naszego likwidu. Likwidu lub likwidu z wodą, troszeczkę rozsadzonego, tak, żeby go dokleić, po prostu dowilżyć. Ale na krótkie odległości, bliskie łowienie... Coś ci powiem. W tej formie nie będzie się psuł. Jeśli dowilżymy likwidem, nie będzie się psuł, możemy... No to jest nie zużyjemy całości. Mniejsza porcja do innego opakowania, do wilżenia. Ale nawet tutaj, jeśli nie dowilżymy likwidem, nie zużyjemy całości, spokojnie możemy to schować. Za dwa tygodnie jechać na ryby. Dodanie samej wody będzie powodowało. Jeśli dodamy wodę, to może się zacząć po prostu psuć. My musimy wtedy w osobnym opakowaniu ilość, którą zużyjemy na łowisku. No dokładnie, dokładnie. To jest czyli to. Co, zanęciliśmy. No tak, można powiedzieć, że zanęciliśmy, czyli powtórzmy. Metod compact mix, ziarno, pelet, zanęta wstępnie zaromatyzowana, przeoliwiona, gotowa do materiałów PVA i do klasycznego łowienia na koszyk do gruntu.
oraz pelet w granulacji 3 mm około? Ponad 3 mm. 3 mm nasączony, gotowy, który już się klei w swojej formie, ewentualnie do dalszych rzutów musimy go troszeczkę dowilżyć aromatem w postaci likwidu lub likwidu z wodą. Kolejny produkt? Skoro już zanęciliśmy, coś musimy założyć na haczyk. No, na haczyk, na włos lub na gumeczkę lateksową. Dokładnie. Czy na pusz stopa. I tutaj mamy serię produktów przynętowych. Może o opakowaniu powiemy, bo też tutaj lekka zmiana. W tym roku lekka zmiana. Dołożyliśmy opakowanie z membraną po to, żeby przynęty nie traciły. Uszczelnić opakowanie. Opakowanie. Są nowe opakowania. Przynęty już nie tracą tak aromatu jak w poprzednich. Także troszeczkę udoskonalenie z naszej strony. Co my tu mamy? Mikro pop-upy, 10 mm kuleczki, typowe do stosowania przy metodzie fiderowej. Pływające oczywiście. Ktoś chce należąco, może zastosować pelet z dziurką. Ale tu jeszcze dopowiem coś o kuleczkach. Należałoby też zwrócić uwagę na to, jak zostały idealnie, można powiedzieć, prawie wykulane. I dwa, ich gęstość, która powoduje to, że nie będą tak mocno chłonęły wody, więc będą długo utrzymywały swoje walory wypornościowe. Tak, tak? Jest, to tak, jest tak też jest zasada. To jest też ta jakość, którą żeśmy tutaj, można powiedzieć, podnieśli, dopracowali do wysokiego poziomu. Coś warto jeszcze powiedzieć o aromatach, które w serii występują. Należałoby wspomnieć, że wszystkie produkty w serii VBG występują w 5 aromatach, czy to będzie Method Compact Mix, Energy Pellet, wstępnie już ten nasączony mokry, kulka, pop-up, pasta, liquid czy hard pellet drylowany 8 mm. Występują one w aromatach Mega Fruit, truskawka halibut, kukurydza konopia, super brasem i zapomniałem oczywiście Squid Crab. Nowość w tym roku, hard pellet, twardy pellet z dziurką 8 mm. Adaś, zobacz na krótki film, bo ty tego jeszcze nie widziałeś. No i to, co o czym wspominaliśmy, czyli zastosowanie w klasycznej metodzie gruntowej, tak? W klasycznym federze, czy pikerze, no, czy łowieniu. Jak pięknie pracuje, jak się obsypuje. I wyobraź sobie, że to jest nagrywane w środowisku akwariowym, nie? To też trochę inaczej widać, no, ale w wodzie, były ryby naturalnym, tak. Tak, dokładnie. Tak, następuje wypukiwanie też przez ruch ryby, nie? Dokładnie. To jest na tyle drobny, że nie nasyci ryb. To jest dosyć istotne, nie? Czyli nie przekarmimy łowiska, nie przekarmimy. Ma swoje zastosowanie w postaci wabiących. Ale też można ostatnio ekologia nie zanieczyszcza tak środowiska jak sypka do nęta. To trzeba też wziąć pod uwagę, nie? Życzymy Wam sukcesów z produktami Undercarb. Mam nadzieję, że spotkamy się nad wodą, będziemy mogli sobie o tym osobiście porozmawiać, jak również, że spotkamy się przy następnych naszych produkcjach, gdzie będziemy prezentowali nasze nowości i nasze produkty. Będziemy się spotykali też w sklepach, które będę odwiedzał. Mam nadzieję, że nasze pokazy, które prowadzimy, Was zainteresują, przyciągną do sklepów, przyciągną do naszych produktów i w myśl zasady, jak brzmi nasze hasło reklamowe, wystarczy zaufać. Wystarczy zaufać produktom Addera, a gwarantujemy Wam, że nie zawiedziecie się.